Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i w końcu zdałem za trzecim razem, a w zasadzie za czwartym egzamin na prawo jazdy kategorii A. No i chciałbym się podzielić z Tobą moimi wrażeniami. No tutaj naoczny dowód tego, że zdałem. Jakieś akcesoria, czepek, który został mi po wordzie. Natomiast jeżeli Ty zdałeś egzamin za pierwszym razem lub jesteś osobą, która jeździła kilka lat i podejście do egzaminu jest dla Ciebie formalnością, podejście, a w zasadzie zdanie egzaminu jest dla Ciebie formalnością, to lepiej poszukaj sobie innego wideo. Jeżeli śledziłeś moją historię, to dobrze wiesz, że jeszcze kilka miesięcy temu, będąc kompletnym takim motocyklowym abnegatem, gdzieś na wiosnę 2013 roku zapisałem się do jednej z wrocławskich szkół jazdy. I musisz mi wierzyć, że dla starszego pana, takiego jak ja, początki były naprawdę bardzo trudne. Stosunkowo dość długo szkoliłem się na lekkim motocyklu, później przeszedłem na cięższy, oczywiście we Wrocławiu jest to Yamaha XJ6, potem trochę mojego lenistwa, przerwa wakacyjna, no ale w końcu przyszedł czas na egzamin teoretyczny i praktyczny. I pomimo tego, że wydawało mi się, że jestem wyszkolony, no już na pierwszym egzaminie popełniłem idiotyczny błąd. Dostałem zadanie egzaminacyjne, które zawierało między innymi sprawdzenie świateł drogowych. No, ładnie sprawdziłem te światła drogowe, no ale oczywiście później po ich sprawdzeniu nie wyłączyłem ich przed slalomem wolnym. No i w zasadzie co? No, powtórka zadania. Dopadł mnie taki stres, że po prostu zapomniałem się upewnić i w zasadzie tego dnia było już po zawodach. Żeby było śmieszne, to było 13 września, także jak ktoś nie wierzy w 13, no to może uwierzyć. Pamiętam jak dzisiaj drugi egzamin i przy tym egzaminie idiotyczna pomyłka, bo zapytany o zbiorniczki płynu chłodniczego, tutaj pod spodem, zacząłem pokazywać zbiorniczki płynu hamulcowego przedniego i tylnego koła. No, jakoś w tym stresie się zorientowałem, zreflektowałem, oczywiście poprawiłem, no ale stres jakoś się skumulował. No, a oblałem na tym, że dwa razy nie przejechałem drugiej bramki slalomu wolnego. No, coś, co na moim motocyklu, na mojej Yamaszce i na moim placu miałem tak przećwiczone i powtarzalne do bólu. Do trzeciego egzaminu małe wyjaśnienie. Po prostu zapomniałem dowodu osobistego i przy okazji dowiedziałem się, że na podstawie prawa jazdy nie mogłem przystąpić. No i w zasadzie po trzech minutach, jak się o tym dowiedziałem, ustawiłem się w kolejce do kasy, następne 3 minuty i kolejne 180 zł poszło się. Praktyczna nauczka dla Ciebie. Albo musisz mieć dowód osobisty, albo paszport, albo tam jakąś kartę Polaka, czy innego tam, że tak powiem, inny dokument niż prawo jazdy. Prawo jazdy nie identyfikuje Cię dla egzaminatora. No i przyszedł w końcu egzamin czwarty, gdzieś po tygodniu od tego trzeciego. Poszedłem i po prostu zdałem. I jak Ci pokazywałem, jest tutaj gdzieś zaledwie jeden błąd. Jeden błąd na slalomie szybkim. Popełniłem zaledwie jeden błąd na slalomie szybkim. Reasumując całą moją przygodę z motocyklem. Nie poddawaj się, jak czujesz, że Cię motor kręci, że to jest Twoja pasja. Ja miałem kilka chwil zwątpienia, ale każda godzina na placu, każda godzina na mieście, każda nawet wywrotka, każdy jakiś problem tylko zwiększał moje umiejętności, zwiększał moją wiarę w siebie i wiedziałem, że w końcu, że tak powiem, ten egzamin zdam. Natomiast odnośnie samych egzaminów, no, nie jest tajemnicą, że według nowych zasad przejście placu praktycznie oznacza Twój zdany egzamin. Natomiast jeżeli podczas szkolenia raz Ci wychodzi ten slalom wolny, raz nie wychodzi, no powiedzmy 2 razy na 10 nie wychodzi, to bądź pewien, że na egzaminie państwowym 2 razy Ci nie wyjdzie, przy tym dodatkowym stresie nie będziesz miał więcej szczęścia, oczywiście wrócisz na plac i znowu zrobisz 8 razy poprawnie.
Jakie jest rozwiązanie? Szkolenie, szkolenie, praktyka, szkolenie, aż z przysłowiowej bomby wjedziesz na swój plac, zrobisz wolny oraz szybki 10 razy pod rząd bez błędu, no tak, aby po prostu nie gonić za parę minut do kasy i wydać następne 180 zł na twój jakiś lokalny WORD. Problem inny praktyczny, przynajmniej we Wrocławiu, są to dość długie przerwy pomiędzy egzaminami poprawkowymi. No siłą rzeczy, po niezdanym egzaminie, chcąc zwiększyć swoje szanse na zdanie kolejnego, musisz wykupić jazdy dodatkowe, aby nie wyjść z prawy. Oznacza to oczywiście kolejne wydatki, no a jak jesteś na budżecie, jak masz problemy z gotówką, to po prostu to błędne kółko ci się zamyka. Wprawdzie na samym początku powiedziałem ci, że z tego filmu najwięcej skorzystają ci, którzy tak jak ja wcześniej nie jeździli, natomiast dwukrotnie na egzaminie byłem świadkiem sytuacji, jak oblali na wolnym kierowcy, którzy jeździli już kilka lat na motocyklu. Z rozmowy wcześniej wynikało, że jakoś tam potracili prawko za jakieś wykroczenia drogowe. No i oczywiście byli tacy pewni, że nie wykupili nawet paru godzin, czy nawet godzinki dodatkowych jazd szkoleniowych. I niestety, rutyna i brak pokory wobec egzaminów, wobec egzaminatorów, wobec motorów WORD-u i wobec slalomu wolnego zawiodły. Nie jest dla ciebie tajemnicą, że slalom wolny tak naprawdę nie ma nic wspólnego z normalną jazdą, ale niestety, dla egzaminatora, jak na dłoni widać, czy szkoliłeś się pod okiem jakiegoś instruktora, czy się nie szkoliłeś. Wystarczy po prostu ominięcie bramki, potrącenie słupka, czy podparcie się na tej ósemce, no i w zasadzie ustawiasz się w kolejce do kasy. No, oczywiście ta przyjemność kosztuje 180 zł. I egzaminator nawet nie musi być złośliwy, bo twoje błędy widzi cała ta grupa zdających kolegów i trudno cokolwiek ukryć, prawda? Wprost przeciwnie, ci wszyscy egzaminatorzy, przynajmniej we wrocławskim WORD-zie, byli dla mnie bardzo uprzejmi. Nawet usłyszałem kilka dobrych rad, jak zapomniałem tego dowodu, nawet gdybym mieszkał gdzieś blisko, tam w ciągu jakichś tam w rejonie 10 minut od WORD-u, pewnie bym dojechał, wrócił i nie byłoby najmniejszego problemu. Natomiast jeszcze raz muszę ci podkreślić, że pomimo tego, że naprawdę nie było mi łatwo, że byłem starszym gościem, w sumie jestem starszym gościem, że no, zero jakichś obycia z motorowerami, zero jazdy na motocyklu wcześniej, no, jeżeli czujesz ten swój kryzys wieku średniego i czujesz, że motocykl jest twoją pasją, to po prostu musisz podjąć to wyzwanie. No, musisz się zapisać do jakiejś szkoły jazdy i rozpocząć szkolenie. Ja na przykład nie żałuję ani jednej godziny jazdy, ani nawet tych czterech oblanych egzaminów, ani nawet tego jednego, powiedzmy, zapłaconego, niewykorzystanego. Nawet to, że rozwaliłem rękę i z chorą ręką, ze stłuczonym kciukiem po prostu poszedłem na egzamin. I wierz mi tutaj, do odważnych świat należy, wiek nie ma tutaj żadnego znaczenia i po prostu trzeba tylko podjąć jakąś akcję. Na jaką akcję? No po prostu chciałbym cię zachęcić do jakiegoś kursu na motocykl w swoim rejonie. Jest to wspaniała przygoda. Przy okazji, nawet jeżeli jesteś starym, doświadczonym kierowcą, przypomnij sobie przepisy ruchu drogowego, wyjdzie to od razu ta znajomość na egzaminie teoretycznym. No i to, co najważniejsze, po prostu nauczysz się jeździć zupełnie innym pojazdem, a pośrednio staniesz się zupełnie innym człowiekiem. Jeżdżenie motocyklem naprawdę nie polega tylko na manetkach i ile maszyna dała, tylko to jest jeszcze tutaj troszeczkę taki stan mentalny. Także na sam koniec zachęcam cię oczywiście do komentarzy pod tym filmikiem, jak wyglądały twoje egzaminy na motor. No, chciałbym wierzyć, że zdałeś za pierwszym razem, no ale realia są takie, że za pierwszym razem zdaję około 30-40%. Ja zdałem za razem czwartym. I czy dałeś sobie radę ze stresem, który naprawdę potrafi wyłączyć logiczne myślenie, no, który potrafi cię tak, że tak powiem, zdemobilizować, że po prostu nie potrafisz powiedzieć jakichś najprostszych rzeczy. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, w tej chwili już świeżo upieczony motocyklista.